Siemanko, witam wszystkich serdecznie. Nagrywam mnie z telefonu. Nie wiem, czy będzie dobrze widać. Będzie dobrze. Będziemy testować nowy silnik kolegi Andrzeja z kanału Andrzej Marider. Takie bydle. 106. Pojemność 125, 6 koni. Jeden cylinder. I zobaczymy, jak to będzie chodzić. No. Czy było warto kupić, czy nie. Ja na razie mam dalej swojego 3,5 konnego, ale zobaczymy, jak pływa ta szósteczka. Jesteśmy w Krakowie, w Tyńcu koło klasztoru. Pogoda jest rewelacja, ludzi sporo, chociaż troszkę wieje. Sezonu wędkarskiego jeszcze tego roku nie zacząłem. Zrobi się jeszcze cieplej, lód wszędzie zejdzie ze stawów, więc wtedy planuję jakąś zasiadkę. Ale wieje, co? No wieje strasznie. Rozkładamy pomału ponton i zakładamy silnik i ruszamy w górę Wisły. I zobaczymy, co się będzie działo, jak to będzie chodzić. Paliwo wziąłeś? Jest. Dobra, rzucamy na wodę. Patrzcie na mój ponton. No. Ponton fajny, lekki. Jaki ten ponton jest? Co? Jakie to jest firma? Storm. Też ponton? No. Ponton Storm. I on jest 3,30? 3,40. 3,40. Ale leciutki, fajny, można nim podrzucać. No jak ktoś mało pływa, nieczęsto, nie po jakichś wielkich szuwarach strasznych, więc warto. Ta deska, on nie ma znaczenia, nie? Zobaczymy, jak będzie z silnikiem. Jaką prędkość się uda. Ostatnio żeśmy pływali elektrycznym i tym moim 3,5 konnym, więc strzału nie było. No zobaczymy, czy były dobrze wydane pieniądze, nie? Ile on w ogóle kosztował? Trzy koła. 300 z przesyłką już. 300 z przesyłką. Więc dużo tańsze niż reszta silników. I zobaczymy, jak się będzie spisywał. Nie ma. Dobra, tak wygląda cały sprzęt na wodzie. Dzisiaj zostałem kamerzystą. Dokręć go dobrze i masz tam jakąś linkę, żeby sobie go przywiązać do pontonu? Jakbyś go zgubił? No, ja zawsze wiążę. Ponton AquaStorm i silnik Storm 6 koni. Spodziewałem się, że będzie cięższy. 28 kg, tak? Wydaje się lżejszy. Chociaż kolega mówi, że jest ciężki. Ja mówię, że ciężki. A ja mówię, że lekki. Kurde, to jest jakiś zlot chyba Amerykańców, powiem ci. Tak. Tak się lepiej odpali. No i dobra, ale chodzi ci łódko. Fajnie chodzi. Nie to, co tam ten młynek. Młynek do kawy. To ma niskie obroty, kurde, zapomniałem. Troszkę kopci. No właśnie kopci, nie? No. Tylko, że jak ci mówię, zobacz sobie w instrukcji, jak ty możesz ją przechowywać, bo ja muszę, na przykład z tego co wiem, to ma być rączką do góry, przynajmniej mój. To Hatsu, nie wiem jak ten Storm, no, ale to jest ważne. Możesz tam gdzieś olej, wiesz, podszedł i... No. Dobra, zaraz ruszamy w górę Wisły. Z sprzęciorem. No dobrze. I zobaczymy. Jak się będzie spisywał. Oddaję ci kamerę, mam nadzieję, że dobrze nagrałem, bo nie ma wyświetlacza, kurczę, z tyłu. Jest problem. Ja nagrywam telefonem, może coś będzie widać. Woda mi się kuleje. Nie wiem, czy mi coś tu nie podeszło. Nie chcę ruszać. To jest jakiś taki zawór nietypowy. No zobaczymy. A nic. Dobra, jedziemy w górę. Za chwileczkę się włączymy, jak już. Na wolnego wrota chodzi, powiedziałbym, że ciszej niż Tohatsu. Może dawno nie pływałem. No. Klasztor w Tyńcu. Ludzi sporo.
Zmierzymy prędkość za chwilę, nie? Później zobaczymy. Tak, mniej więcej chociaż, nie? Płyniemy, zobaczymy. Na razie niech sobie pochodzi z 15-20 minut, niech się rozgrzeje. Na razie było 12 na godzinę. Tak, 12 na godzinę pod prąd. Pod prąd. Zobaczcie, jak fajnie wygląda klasztor w Tyńcu. Nie wiem, jaka jakość będzie z tego telefonu, ale... No silniczek niezły, powiem ci, jak za tą kasę to chyba zobaczymy, jak będzie, wiesz, po dłuższym użytkowaniu, no, nie? No, o, tutaj na ryby przyjeżdżałem z tego czasu. Same krąpie. Ile jeszcze? Zobaczymy później, jak będziemy kończyć, na przykład sam spróbujesz. No, no. Ile w jedną osobę? Jeszcze sam spróbuję. Kolega uważa, jak dwie osoby, czyli jest obszerna na pokładzie. No niecałe 110 za to. To można powiedzieć, że jest na czym. To teraz ja sam. Dobra, test. Jak to będzie wyglądało w jedną osobę? Ja się ustawię tutaj, żebym nie wpadł do wody. O, jakiś kanał tu jest odpływowy. Dobra. Andrzej! Płyń w dół troszkę. Podnosi przód. Zasuwa. O, chyba poszedł ślizg. Poszedł ślizg. No jak za tą kasę, silniczek całkiem przyzwoity. To jest ta konstrukcja, co ostatnio wchodziliśmy. No idzie, no idzie w ślizgu. Tam jedną osobę ślizgu daje radę. Jak na silnik za tą kasę, to jest nieźle. To, cumujesz? A mierzyłeś mu prędkość? Mierzyłeś prędkość? Nie mam czy. A telefon masz, nie? Ale chyba był ślizg. No, było. Ale co, nie masz telefonu? Nie, bo nie mam aplikacji. Czekaj, to ja wyłączę. Ale to ty se siądziesz, wiesz? Ale ile mówisz? 20... 21 w tą stronę, takie niecałe. 20 tam, no prawie 1, a w drugą stronę 23. No, ale to był ślizg, no już ładnie zasuwało. No. Już ładnie. Jestem. Czyli jedna osoba w ślizgu śmigała. Mówi, że jesteś nudny. We dwie nie poszalejemy. Tylko przejebane uczucie, bo ja to powiem szczerze, pierwszy raz, to był mój pierwszy raz, jak mi się podniósł dziób... Pieszo. To się wystraszyłem trochę, wiesz? Trochę się wystraszyłem. A brzmiło tak mocniejszy jeszcze? Teraz ja wyjdę, Krystian się garnie. Zobaczymy, jak to czy będzie. Z Krystianem, czyli w dwie osoby, czy pójdzie w ślizgu.
Dobra. No i poszedł ślizg dopiero teraz. Trochę ciężej mu było. Ale drugie tyle prawie chłop waży. O, chyba jest ślizg. Jest. O, świrus. Ja się tak boję. No, zaraz cię złapię, czekaj, no to... Elegancko. Raz, krótkie podsumowanie, nic się nie zepsuło. Rozkliniliśmy z obrotami, że tak. Chyba jest ustawiony nad busów. Tak, chyba był źle ustawiony, tak, tak. Obroty, dlatego... Bo w jedną osobę wchodził ślizg, ile? 23 km na godzinę. Tak. Także no, pierwsze wrażenia niezłe. Tu się rozklekotało. Nie wiem, czy będzie słychać, ale muszę tą blaszkę tu dogiąć. I pójdzie, nie? No i generalnie... Chce się więcej, no ale... Chce się więcej, ale jak zrobiłem ślizg, tak żeby to w Polsce w jedną, osobę... W jedną osobę, niestety. Tak, było ok. 23 km, nie? W ślizgu. 23 km na godzinę. Ja! No. A ja nie mierzyłem. Krystian nie mierzył. Z tym muszę zrobić. Dopływamy, rozładowujemy. Tak. I śmigamy po drodze na jaskinię. O, jeszcze jaskinie zanim. To jest ponton. To jest ponton. Kolej zrobił 26 na wieś. O, ponton już na brzegu. Andrzej głaszcze, czyści. Tak jest. Silnik obok. Pakujemy się, zmarznięci, przewiało nas, za ciepło nie ma, no ale silnik nawet, jak ktoś chce pływać i wędkować w jedną osobę, to ślizgu może śmigać, nawet jak wrzuci parę rzeczy na łódkę, jak na taki ponton ile, 30, to sobie pójdzie w ślizg. To nawet pójdzie, ale w dwie osoby to... To nie ma szans. Pcha wodę. No płynie, bo płynie, ale to jest raczej pchanie wody, tak jak przy moim silniku, więc dupy nie urywa. I też fajnie jest, że na wolnych obrotach też płynie i jest bardzo cichy. No. Jak dla mnie dość, jest dość cichy. Na wolnych obrotach jest nawet nieźle. Że naprawdę... No jak za tą kasę w sumie nawet wart polecenia chyba. Jak za trzy klocki. Zobaczymy, jak się będzie dalej spisywał, nie? Ale jak na razie to za silniki markowe sześciokątne trzeba dać dwa razy tyle. Jak ktoś nie pływa naprawdę dużo, to mi się wydaje, że silnik wart polecenia. Co będzie dalej, to się okaże. To śledźcie kanał. Tak. To się dowiecie, czy warto było kupić, czy nie warto było kupić. Pływamy razem, także jak nie na jego kanale, to na moim. Coś na pewno będzie. A teraz to, lecimy jeszcze zaraz, wijamy i lecimy zwiedzać jaskinie. Jakieś po drodze mamy. Więc może jeszcze coś nagramy. A jak nie, to do zobaczenia do następnego razu na rybach. Chyba że jeszcze gdzieś w międzyczasie wyskoczymy na jakieś pływanie. Mam nadzieję. No. Także.
Także pozdrawiam ewentualnie wszystkich serdecznie i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej!